Dzień dobry ludzie, z tej strony Pixel. Ojej, i oczywiście moja klasyczna regulacja audio. I to jest Rayman 2. Tak, kontynuacja mojego maratonu Raymana w samą porę, rychło w czas, jak to mówią. I tak, jest to Rayman 2, The Great Escape. Wielka ucieczka, jeśli wolicie po polsku. Albo ludzie, którzy grają na PS2, znają również tą grę pod hasłem Rayman 2 Revolution. Jest to gra, która została wydana... Jest to jedna z gier, która została wydana dosłownie na wszystko. Dosłownie na wszystko. Ta gra została wydana chyba na ponad 10 platform. Jest to dostępne... I teraz wam wymienię. Jest to na GameCube dostępne. Jest to dostępne na PlayStation 1, co teraz właśnie widzicie. Na PlayStation 2, na PlayStation 3, na PSP, na Vita, na Nintendo DS, na Nintendo 3DS, na Nintendo 64, na PC-ta, na iOS-a, na Androida, na 12 platform. Jeżeli coś pominąłem, to sorry. Jeszcze prawdopodobnie na Dreamcasta, więc 13. I tak. Wszyscy zostali porwani przez roboty. I oczywiście nie wiadomo nic, co się działo pomiędzy Raymanem 1 a Raymanem 2. Więc wszelkie to... Czekam na wszelkie teorie. Więc tak, serce świata w tej wersji tworzy 800 lumów. I... Serce świata zostało rozbite właśnie na lumy. I musimy... Zadaniem Raymana jest zdobycie wszystkich tych lumów. Ja nie zdobyłem wszystkich 800. Ale tak właściwie... Kanonika i tak... nie wiem... Gdzieś słyszałem, że Kanonika mówi tak, że podczas tego zbierania lumów i tak Rayman wszystkich nie zebrał. I po prostu Teen Synapse coś zebrały resztę. Nie wiem. Nie wiem kompletnie. Ale nie zebrałem wszystkich i tak to się różni, ponieważ w wersji PC-towej i to właściwie innych poza PS1 jest 1000 lumów, a tylko w tej wersji jest 800. Nie wiadomo czemu, nie wiadomo jak. Ale tak jest. I tak, przez najbliższe 2 tygodnie, nie wiem jak będzie z tymi filmikami, nie wiem nawet kiedy ten wstawię, gdyż są pewne problemy, bugi prywatnej i nie wiem jak będzie z tym wysyłaniem filmów. Nie wiem jak będzie nawet z nagrywaniem filmów, więc zbyt szybko nie spodziewajcie się odcinków z Raymana, ze Spyro też. Więc nie ma tu napisów. Wiem, że może... Nie wiem, czy obiecywałem napisy, ale... Nie ma napisów. Tłumaczę to. Jest to post commentary, ale to tłumaczę. Szczerze? Chciałem to robić... live play, ale... Cóż. Więc tak, Rayman mówi Globoxowi, że... już stracił wszelkie nadzieje, że czuje się... strasznie, że jego wszystkie mocy zniknęły. I Lee, dobra wróżka, co właśnie teraz Rayman powiedział, dała Globoxowi Luma, który daje Raymanowi jakąś część jego mocy. No. I całą swoją wiarę teraz przywrócił Rayman. Nie wiem, co tam to robi. Dobra. Ale tak. Tu jest znowu kolejna różnica, tyle że w mapie. I takich różnic w mapach będzie wiele. Tutaj ogarniałem to sterowanie, bo to było takie moje pierwsze styczność. Więc tak, w innych wersjach tu jest elektryczna. Elektryczne zamknięcie. Więc możecie już tak właściwie zginąć na początku gry. W tej wersji, ta wersja jest w ogóle najłatwiejszą częścią, wersją. To wam mogę powiedzieć, to jest najłatwiejsza wersja, więc jeśli ktoś nie miał styczności z Raymanem 2, albo jest słaby w platformówki, a chciałby się zaznajomić z Raymanem, to polecam właśnie port na PS1. O ile wiem, to na PS Store, jak kupicie sobie, to możecie to odpalić na PS3, na Vicie, na PSP, to jest to za
21 zł, chyba każda gra na PS1 jest za 21 zł, o ile dobrze wiem. I tak, nie będę wam tłumaczył nazw krain, bo przyznam się wam, w wersję polską Raymana 2 nigdy nie grałem. Grałem tylko w wersję angielską. Bo jakoś tak się złożyło, że grałem tylko w wersję angielską, a wersji polskiej nigdy w życiu nie widziałem nawet na oczy. U gamera tylko widziałem. Jego let's play i tyle. I to jest kolejna zmiana, bo w wersji PC-towej nie było tej górki. Nie wiem dlaczego w wersji na PS1 ją dodali, ale... jakoś tak się złożyło, że ją dodali. Mi tam nie przeszkadza. I tu nie ma Murphy'ego i to jest bardzo, bardzo fajne, bo to jest idealne dla ludzi, którzy... ta część jest idealna dla ludzi, którzy robią speedruny. Bo tu tyle można skrócić. Nie wiem, czy działają glitche z wersji na Nintendo 64, ale powinny działać. Szczerze powiedziawszy, to jestem ciekaw, dlaczego wersja na PS1 jest tak ograniczona. Bo płyty CD miały 470 MB bodajże. A kartridże do Nintendo 64 miały o wiele mniej. A i tak zmieściły całego Raymana 2. Więc... tak. I Rayman właśnie teraz pyta dzieci Globoxa o to, gdzie jest Lee, oraz mówi im, że nie ma... że ich ojciec gdzieś zaginął, czyli Globox. Więc no trochę niefajnie. Nie wiemy, gdzie jest Globox. No. I jeszcze nie jestem do końca pewien, czy Raymana 3 również będę robił post commentary. Nie wiem, co z tą grą zrobić. Nie wiem, czy ją robić live play, czy robić ją post commentary, ale sądzę, że to będzie właśnie jedna gra Raymana, którą zrobię live play. Bo ta gra jest fajna, ja ją znam praktycznie na pamięć. I to są Teen Cine, tak właściwie królowie tego świata, magowie. To są królowie i magowie jednocześnie, znaczy... to właściwie nikt nie wie, kto jest tak właściwie królem. W Raymanie 3 już się tak właściwie dowiedzieli, kto jest królem. Ale tu mają... problem. Więc... nie jest to zbyt ciekawe, że mam tutaj milion królów tak właściwie. Ale okej. Okay. W ogóle jest to śmieszne, bo musimy uwalniać klatki, w których praktycznie w każdej tej klasce jest Teen Scene. I każdy z tych Teen Scene ma koronę. Więc co to za król, jeśli koron jest... nie wiem, 700. I tu jest kolejna zmiana, bo praktycznie w każdej wersji jest inna nazwa. Na PS1 i 2 to jest Hall of Doors, czyli Hala Drzwi na, po polsku. Na produkty Nintendo, bo wersja na DS-a i na 3DS-a jest właśnie opierana na wersji na Nintendo 64. Ma... nie wiem tak właściwie jaką ma nazwę, ale każda wersja ma inną nazwę. Przepraszam za to, prawdopodobnie do następnego odcinka się dowiem, jaka jest nazwa na produkty Nintendo i wam powiem. I tak, wystuprocentowaliśmy. Wystuprocentowaliśmy świat, oczywiście, wszystko na 100%, jak zawsze. I w piątek, o ile będę na Skype'ie, to zapraszam was na odcinek z Crash'a Bandicoot Free Warped, który będę prowadził, który będzie prowadził Pomidorowy wraz ze mną i z użytkownikiem Timim. Pozytywnie na to patrzę. Mam nadzieję, że obejrzycie. Znaczy, mam nadzieję, że najpierw obejrzycie ten film, później obejrzycie Zagrajmy na luzie u Pomidorowego.
I tak się wam przyznam, że ja nie mam crasha na PS3. Nie mam crasha na PS3, mam tylko na PS1, na PSP. I nie mam w ogóle żadnego crasha na PS3. Tak wam powiem. Kupię kiedyś. Kiedyś, jak nie będą żadne fajne tu chodziły. Jeśli nie zajmę się Witą, to zajmę się crashem. I... to smutne, bo mam wszystkie części Spyro, jakie wyszły. Poza Skylanders. A crasha nie mam. Ale dobra, mówimy o Raymanie. Raymana 1 też nie mam na PS3, bo... jakoś... nie ciągnęło mnie do tego, aby to kupić. Ja po prostu nie mam już nerwów do tej gry. Ona mi już tyle nerwów zżarła, Rayman 1, że... Rayman 1 by już tyle zżarł nerwów, że... Ja dziękuję. Miałem Raymana 2, Raymana Legends, Raymana 3 HD i nie polecam Rayman 3 HD, od razu mówię. Szkoda tylko, że nie wydali Raymana Szalone Króliki HD, bo to bym kupił. Nie grałbym za często, ale bym kupił. Zawsze jakaś trofka wpadnie. I tu zrobiłem... znaczy, nie glitch, ale... trik do speedruna, bo większość ludzi po prostu staje na tej platformie, skacze, włącza ten przycisk, włącza ten przycisk i opada na tą platformę i od razu udał tam wskoczyć. Więc tak, niektórzy sądzili, że pomidorowy szybciej znaczy, że ja szybciej zapobiję Raymana 2, ale jakoś tak złożyło, że on szybciej całego nawet ukończył. Ale on oszukał, on całego wstawił, później wystarczyło, że odblokował te filmy dla wszystkich, więc teoretycznie, że brązy ja szybciej zapobudowałem. Dammit. I będzie teraz jakieś opóźnienie, jedna lub dwie sekundy w komentarzu, bo zastopowałem sobie filmik. Świetnie. Więc on oszukiwał, więc on się nie liczy, ja szybciej to zrobiłem, więc sorry pomidorowy, tak wyszło. Po prostu oddaj harfę, czy jak to się tak jak to się tak mówi. Nie wiem, oddaj chusteczkę, czy jak to... sorry! Oszukiwałeś, no nie ma. Przykro mi. I tak, Raymana 2 się zagrywałem bardzo. I tu jest nawiązanie do Raymana 1, czyli elektony. Elektony? Tak, elektony. W wersji na PC-ta i bodajże chyba też w innych wersjach Raymana 2. Tutaj były też... cienie? Jakieś... nie wiem, duszki? Kurz? Nie wiem, jak to się nazywa. W każdym razie było tu... były to jakieś czarne istoty, które latały i raniły nas. Więc kolejna wersja. Zmiana. Pixel, wersja, zmiana. Dwie różne rzeczy. No, bardzo, bardzo proste jest w ogóle zdobywanie w tej wersji Lumu. W wersji PC-owej pamiętam, że nienawidziłem, chociaż... może nie powinienem porównać to z wersją PC-ową, jak mi się przechodziło, ponieważ jak ostatnią wersję przechodziłem PC-ową, to miałem 7-8 lat, więc tak by the way, to wersji PC-owej nigdy nie ukończyłem, tak trochę wstyd, ale no wiem, powinienem się wstydzić. No wersji PC-owej niestety nigdy nie ukończyłem, bo była dla mnie za trudna przez finałowego bossa. Finałowy boss w Raymanie 2 na PC tam może jak dla mnie nie istnieć kompletnie. Ja go mam po prostu gdzieś. On ma mnie gdzieś. I tu jest glitch, tak właściwie ze wszystkimi piratami, czyli że mają oczy zamknięte. Jeżeli byliście, to znaczy, jeżeli oglądaliście mój angielski livestream z Raymana 2 na Nintendo 64, to widzieliście, że tam poszłem do pewnej jaskini w
tej lokacji właśnie. Tu w wersji na PS1 tego nie ma. Czemu? Tego się chyba nigdy nie dowiemy. Pardon. I tak, tu uważajcie, bo te beczki zostały tak zrobione, że beczki zajmują cały sześcian. Cały sześcian powierzchni, na której się znajduje pajęczyna. Więc jeżeli widzicie, że beczka spada z lewej, od razu przechodzicie na stronę prawą. Jak najdalej. I tak, Rayman jest szybki. Dostatecznie. I dzięki temu, że nie ma tu Murphy'ego, nie ma tu żadnego błędu. Ja kocham tą wersję za to, że nie ma tutaj żadnego błędu. Jak widzieliście na moim angielskim live'ie, zdarzył mi się glitch, dzięki któremu nie mogłem kontynuować gry. Znaczy, przez których nie mogłem kontynuować gry. Tak, szczerze powiedziawszy, to ten let's play trochę zrobiłem jak speedrun. I szczerze, gdybym ogarnął jakieś shortcuty, jakieś glitche dotyczące Raymana 2 na PS1, to mógłbym zrobić speedruna. Bo gra jest bardzo łatwa, bardzo ją da się szybko ukończyć. I sądzę, że w mniej niż 2 godziny może by się udało ukończyć Raymana 2. No nie wiem, może kiedyś. Może kiedyś. Zobaczymy, co ten czas przyniesie. I fajne są te przejścia między poziomami. W sensie, że coś sobie biegnie. I co mi przywodzą na myśl te przerywniki? Przywodzą mi na myśl cutscenki z Raymana M. Albo z Raymana Areny, jak sobie woli się to nazywać. Są dokładnie taki sam model postaci. I Raymana M prawdopodobnie nagram z konsoli PlayStation 2, ponieważ, ale najpierw oczywiście muszę przejść tą grę. I tak, usunęli cutscenkę, w której Rayman rozmawia z Lee, że musi ją uwolnić. Znaczy, ja pamiętam, że była taka cutscenka, ale może po prostu ja mam dziurę, jakąś pamięć i teraz sobie coś zmyślam. Nie wiadomo czemu, nie wiadomo dlaczego, nie wiadomo jak, to znaczy wiadomo jak, po prostu wycięli i tyle. Ale jeszcze wspomniałem, że wersja Nintendo 64 była oryginalną wersją, więc śmieszne, śmiechowe. I spóźniłem się tylko o 2 sekundy, jakieś 2 sekundy się spóźniłem, żeby wystrzelić w tą bombę. Mnie te bomby przywodzą mi na myśl... bombowiec z Sonika, Free and Knuckles. Nie wiem czemu to właściwie. Jakoś tak. Ponieważ jeżeli ktoś oczekuje ode mnie, czeka na, nie wiem, Let's Play z Rayman 2 Revolution, Let's Play na luzie z Rayman 2 Revolution. Nie oczekujcie ode mnie czegoś takiego. Z Rayman 2 Revolution będą tylko live streamy. Gdyż ta gra jest po prostu jak jakiś RPG. Jest strasznie duża, nie chce mi się tego nagrywać. Jest po prostu to nudne dla mnie. Byłoby to nudne dla was, bo mój komentarz był po prostu upośledzony i... Po prostu by się narzekali, że głupio komentuję, że źle komentuję, że wszystko robię źle, że gram źle, bo też nigdy nie przeszłem Rayman 2 Revolution. Przeszłem bodajże do uwolnienia Lee i koniec. Więc możecie powiedzieć, że jestem słaby czy coś, ale no cóż. W ogóle taka... W ogóle...
głupia rzecz, ale Raymana 1 przeszłem z PSN na PSP. Rayman 2 na PS. Ja wierzę, na PSP, więc tego się nigdy nie przeszłem na oryginalnej konsoli. Ale na PS3 przeszłem. To się liczy. Więc tak, dostajemy teraz kolejną moc, więc dwie moce w jednym odcinku. To jest dobrze. I Lee w japońskiej wersji Raymana 2 jest koloru czerwonego albo jakiegoś innego, nie wiem. To się... czerwonego albo niebieskiego. Nie wiem. Rayman jest... wiem, że jest koloru niebieskiego, ponieważ w Japonii kolor fioletowy oznacza śmierć. Nie wiem, dlaczego akurat zmienili. Bo co ma kolor postaci do tego, co oznacza? Jak na przykład, nie wiem, w Polsce by znaczyło, nie wiem, kolor niebieski, kolor śmierci, nie wiadomo czemu to zmieniliby na przykład kolor nieba. Znaczy nie sądzę, to znaczy, no tak, teraz po prostu głupie coś mówię, że wow, niebo, mam na sumie niebo, więc wow, śmierć cały czas, ale... no nie wiem, gdyby w Polsce na przykład kolor fioletowy oznaczał kolor... to znaczy kolor fioletowy oznaczałby śmierć. To prawdopodobnie nic by z tym nie zrobili, bo w Polsce nikt nie myśli. A Japonia... w Japonii kolor śmierci to fioletowy, więc zróbmy Raymana niebieskiego. Więc tak. Jakoś tak wyszło. Więc Rayman 1 był... szczerze? Póki mogę, to sprawdzę. Rayman 1 Japan. Japanesa. Rayman 1 japoński jest fioletowy. Więc... lol. Za... dziwne. A Rayman 2 w Japonii jest... niebieski. Dziwne? Może. Ale cóż. Cóż poradzić? No, ale... i ta muzyka banjo jest świetna. To jest jedyne, co pamiętam z wersji na PS, na PC. Ta muzyka. I zawsze, gdy ten Teen Simpro skoczyć do portalu, ja próbowałem być szybszy. I wiecie co? Wygrywałem. I tak, coś co uczyniłem, czego nie uczyniłem w moim pierwszym let's play Raymana 2 na moim starym kanale, czyli nie pokazałem tej cutscenki, byłem taki chamski. Ale to pokazałem, bo udało mi się tak szybko wyspeedrunować. I teraz mówią, że są bardziej zorganizowani, bo teraz się zmieniają. Każde jedno zdanie wypowiada jeden Teen Sin jako król, więc... dobra organizacja tak właściwie. I to są głupie... te bramy, nie wiadomo po co, nie wiadomo jak. Więc każda maska jest zablokowana bramą. I za hajs, bo można powiedzieć, że lumy tutaj to jest hajs, możemy otworzyć. I nie wiem, tak właściwie, że skoro Teen Siny chcą pomóc Raymanowi, to czemu sami tego nie otworzą? Skoro i tak sami to otwierają, to dlaczego musimy im płacić w lumach? Więc... i teraz mówią, że maski są strzeżone przez bardzo potężnych strażników. I... Polokus, Bóg wszystkiego co jest w świecie snów, w rozdrożu marzeń. Tak, to jest świat rozdrożonarzeń.
Rozdroże marzeń. No. Zatrudnił ich, aby strzegli tych masek. I musimy zbierać dużo umów, aby przejść do następnych poziomów. I teraz macham prawą ręką, żeby nie wiem czemu, by po prostu sobie zorganizować to, żeby powiedzieć wam wszystko, żeby odcinać sobie te zdania. I już przestanę to robić, bo mnie zaczyna boleć ramię. I tu jest kolejna zmiana. Tu było wejście do jaskini złych snów. I nie wiedzieć czemu zostało wycięte. Czemu? Tego się nigdy nie dowiem. Bo PS1. Bo PS1. Ubisoft jest po prostu fanbojem Ubisoft jest po prostu fanbojem Nintendo. Potwierdzone info? Szczerze? Jakby tak zobaczyć, to Ubisoft jest fanbojem Nintendo, Sony i Xbox. Nintendo i Sony. Bo zauważmy, że pierwsze dwa Rayman, znaczy pierwsze, to właśnie trzy Raymany wyszły na konsole Nintendo, Sony i PlayStation. Nintendo, Sony oraz na PC-ta. Zauważmy, że Rayman. Dopiero Rayman trójka. Rayman Legends i Origins pojawiło się na Xboxie. I to Rayman trójka w wersji HD, więc no niezbyt dobre. Powiedzmy sobie szczerze. I to nie jest fajne. To nie jest fajne. Znaczy, ja sam nie lubię Xboxa, ale okej. Okay. Ja wiecie, że jestem fanem PlayStation, że jestem fanem Nintendo. Fakt, że nie możemy z konsoli Nintendo nic nie znaczy. I tu usunięto przycisk, który odblokowywał coś. Właściwie nigdy nie odkryłem, że ten przycisk odblokowywał, ale okej. Okay. Bo zawsze go przyciskałem, bo myślałem, że nie pozwoli mi później przejść przez poziom. Więc naciskałem ten i coś się odblokowywało, nie co, ale okej. Okay. I jakoś się złożyło, że tak, że kontinuum czasoprzestrzenne i te sprawy. No. I ten poziom jest chamski. Nie muszę tego mówić, bo jest chamski. Wszyscy widzą, że jest chamski. Chamskie jest tu sterowanie, chamskie jest tu wykrywanie kolizji, chamskie jest tu wykrywanie tego, że Rayman strzela w sama. I tak. A w ogóle zapomniałem, że tak, to jest Sam, który jest parodią Nessie, potwora z Loch Ness. Mówcie sobie na niego jak chcecie. I Sam zaoferował nam pomoc, przedostaliśmy się na drugi koniec rzeki i właśnie dotarliśmy na ten drugi koniec rzeki, więc teraz możecie napisać w komentarzu brawo Pixel za nie wiem, refleks, o. Brawo Pixel za refleks. To napiszcie w komentarzu. I teraz smutna kostynka, że Sam chce, aby go jeszcze raz odwiedził, bo będzie tęsknił. I Rayman obiecuje, że odwiedzi go, co nigdy nie zrobił. Kłamczyciel jeden. Rayman kłamczyciel. Napiszcie też w komentarzu Rayman kłamczyciel. I tak, teraz moja własna interpretacja tego tańca to była: wszelkie prawa zastrzeżone. Że miło, wszelkie prawa zastrzeżone. To był ten modernistyczny krakowiak. Tak, modernistyczny krakowiak. To jest nazwa tego tańca. Modernistyczny krakowiak. Nazwa zastrzeżona. Więc tak, to było na tyle na ten pierwszy odcinek z Remena Dwójki. Dzięki za oglądanie, jeśli oczywiście oglądaliście. Dzięki za słuchanie, jeśli słuchaliście. Powodzenia wam życzę we wszystkim, co tam robicie. Do widzenia, cześć i pa!